No cóż powiedzieć, przegraliśmy to spotkanie, no i chyba tak to trzeba nazwać, że nie zespół z Warszawy wygrał, tylko my przegraliśmy to spotkanie, czyli daliśmy przeciwnikowi możliwość wywiezienia stąd trzech punktów na własne życzenie, bo nie ma co ukrywać, że faktycznie dwie wyrównane drużyny się spotkały, ale według mnie powinniśmy to spotkanie rozstrzygnąć, gdybyśmy zagrali konsekwentnie, a przede wszystkim gdybyśmy zagrali skutecznie. Można powiedzieć, że Warszawa czymś zaskoczyła dzisiaj AZS? Niczym kompletnie nas nie zaskoczyli. Proszę zwrócić uwagę, w pierwszych 15 minutach z ataku pozycyjnego rzucili nam dwie bramki. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani pod ten zespół. Widać, bo widzieliście Państwo, że graliśmy systemem obrony 5-1 i to dało efekt. Wszystkie bramki, które oni rzucili w pierwszej połowie, większość, no 90%, to były z kontry, a kontry się biorą z tego, że nie rzucamy my bramek i taki jest efekt. No jeżeli my nie rzucamy 100% sytuacji, jest ich multum, no to nie możemy wygrać tego spotkania. Końcówka meczu, przegrywamy dwoma, jest 26-24, gramy w przewadze 6-4, mamy piłkę, wyrzucamy piłkę, nie dość, że wyrzucamy piłkę, mamy dwa przechwyty w obronie, ale niestety nie kończymy tego bramkami, gdzie znowu sytuacje są 100%. No i musimy my się bić w piersi, bo mówię, jeżeli nie będziemy rzucać bramek, to nie będziemy wygrywać. No tak, w piłce ręcznej gra polega na tym, żeby rzucić jedną bramkę więcej, a tutaj niestety okazało się, że my nie potrafiliśmy rzucać tych bramek. Panie trenerze, no udany ten wyjazd do Zielonej Góry dla Was ze stolicy. Szmat kilometrów do pokonania, ale wracacie na pewno szczęśliwi. No tak, mam wrażenie, że przejazd z powrotem będzie dużo dłuższy niż tą stronę. To pewne, bo bardzo się cieszymy z tego sukcesu, z tego zwycięstwa, bo drużyny są siadujące w tabeli i naprawdę solidna drużyna z Zielonej Góry, o której na dużo żeśmy się przygotowywali do tego meczu i chłopaki dużo wiedzieli na ten temat. Na szczęście się udało, wyszło, jesteśmy super zadowoleni z tego, co się zdarzyło tu. Szkoda tej końcówki, czy AZS przegrał to spotkanie wcześniej niż w tej końcówce dzisiaj? No dzisiaj przegraliśmy tą drugą połowę szczególnie. Mówimy coś w szatni, mamy jakieś założenia. W ogóle tego nie realizujemy. To dzisiaj nie Warszawa wygrała z nami, tylko my sami przegraliśmy ten mecz. Takie jest moje zdanie, bo to co dzisiaj robiliśmy, szczególnie w ataku, ta nasza nieskuteczność, no ciężko mi teraz wytłumaczyć. Jak po rozmowie z Tobą, z trenerem, czy po Waszych reakcjach widać, że jesteście mocno tą porażką podłamani, to pierwszy wniosek, który się rzuca od razu, że ten mecz no, był do wygrania. Coś poszło nie tak. Pytanie co? No niby nie ma tragedii. No, w tabeli sytuacja wygląda co najmniej dobrze, no ale jeśli da się mecze wygrywać, to czemu nie? No, jeszcze tym bardziej, że jakbyśmy zagrali fajny mecz i przegrali po walce, dali sobie wszystko, okej, ale my dzisiaj przegraliśmy tak, no, kolokwialnie mówiąc, po frajersku, bo to inaczej się tego nie da nazwać, nie byliśmy dzisiaj kolektywem. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć na gorąco, no, wielka szkoda. Myślę, że musimy wyciągnąć wnioski, żeby to się nie powtórzyło, bo cała runda druga przed nami i nie możemy usiadać na laurach, że jest teraz sytuacja w miarę bezpieczna, bo to się wszystko może zmienić. Inni rywale też chcą zdobywać punkty, też chcą wygrywać, także nie będzie łatwo. My od poniedziałku ruszamy do treningów, żeby popracować nad tym, żebyśmy byli z powrotem zespołem, bo dzisiaj tego chyba zabrakło najbardziej.